5 kwietnia 2021 roku Polską wstrząsnęła wieść o śmierci legendy polskiej piosenki Krzysztofa Krawczyka. Niestety, zanim Krzysztof udał się parostatkiem w swój ostatni rejs, nie zdążył otrzymać od Akademii Złotego Fryderyka nagrody za całokształt. Staramy się teraz nadrobić to spóźnienie i mamy nadzieję, że gdzieś tam na górze teraz będzie miał go gdzie postawić przy swoim łóżku. I są z nami prezydent miasta Szczecin, pan Piotr Krzystek i wokalista, autor tekstów, laureat Nagrody Fryderyka, Andrzej Piasecznik. Dobry wieczór Państwu. To niesamowite, że Gala Fryderyków trafiła do Szczecina, że tutaj jesteście i że właśnie to w naszym pięknym mieście możemy wręczyć tą złotą statuetkę, nagrodzić artystę niezwykłego. Człowieka, którego kochają pokolenia Polek i Polaków, którego niepowtarzalny głos, wspaniała muza na stałe zakotwiczyły w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszej świadomości. Artysty, który nawet talii zgranych kart potrafił nadać magiczny wyraz. I artysty, którego dziś nam wszystkim bardzo, bardzo brakuje. Panie i panowie, chciałbym się teraz bardzo mocno uśmiechnąć, bo wierzę w to, że jeśli ktoś w naszym życiu dla nas zrobił coś dobrego i stanowił jakąś dobrą część naszego życia, to pamięć o nim powinna być właśnie uśmiechnięta. Krzysiu, gdziekolwiek jesteś, jeśli jesteś, wiedz, a jeśli odchodzimy donikąd, niech świat dowie się jeszcze raz, że byłeś człowiekiem nietuzinkowym. Parafrazując naszą wspólną piosenkę, wiem, że życie przytulało cię bardzo mocno wiele razy. Wiele razy cię również doświadczało mocno. Ale nikt nie powie ci, że mogło być lepsze. Krzysiu, byłeś również artystą nietuzinkowym. I jako takiego zapamiętamy cię i będziemy nosić w naszych sercach. Złotego Fryderyka dla Krzysztofa Krawczyka odbierze żona artysty Ewa Krawczyk oraz menedżer Andrzej Kosmala. Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, ten złoty Fryderyk jest twój. Szanowna Akademio, drodzy Państwo, z rządzeniem losu dzisiaj mija ją 4 miesiące od śmierci Krzysztofa Krawczyka. Odszedł spełniony, odszedł też ze świadomością, że otrzymał tego złotego Fryderyka, który jest ukoronowaniem wszystkich nagród, które otrzymał w swoim życiu. Jeszcze w marcu, kiedy poinformowałem go o tym fakcie, że Akademia przyznała złotego Fryderyka, na jego twarzy zagościł przepiękny uśmiech,
Nie wiem, czy to nie jest, czy to nie był ostatni uśmiech Krzysztofa, jaki zobaczyłem na jego twarzy. Krzysiu, pozwolisz, że tę twoją nagrodę, tego złotego Fryderyka, przekażę na ręce kobiety twojego życia, która towarzyszyła ci wiernie, pomagała ci w pracy zawodowej. Ewie, Ewa, w Grotnikach jest jeszcze chyba trochę miejsca na nagrody dla Krzysztofa. Zabierz do waszych Grotnik tego Fryderyka. Odwiedź z tym Fryderykiem grób Krzysztofa, chociaż on to wszystko zapewne stamtąd widzi. Krzysiu, gdziekolwiek jesteś, ja bardzo tęsknię, bardzo kocham. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz muzyczny hołd ikonie polskiej estrady. Trudno tak mówić o tym wielkim artyście w czasie przeszłym. Niech to wspomnienie zostanie z nami do końca świata, bo to, co dał nam świat, to właśnie Krzysztofa Krawczyka. Przy mnie budzisz się.
Muzyczne wspomnienie Krzysztofa Krawczyka oczywiście nie kończy naszej gali.